Kołty nad Desną. Domena motodawców, których stalowe rumaki mogą naryczeć się do woli. Relacja na kanale YouTube. Chodźcie z nami górskimi ścieżkami. I te kolobieżki. Ten odcinek niebieskiego szlaku ma wspomaganie energetyczne, więc jest skąd czerpać moc. W tych zaroślach tkwi krzyż upamiętniający śmierć Richarda Schnellera, leśnika, który w roku 1934 nie miał pojęcia, jakie imperium zbudują lasy Czeskiej Republiki. A tu słynną Desnę wspiera Borowy Potok, na którym usadowił się Borowy Wodospad. Ogólnie okolica wygląda na domenę Boru i nie zdziwiłbym się, gdybyśmy trafili na Borowika albo Borówki. I te kolobieżki. W pobliżu znajduje się elektrownia wodna Głuche Strane, ale to inny plik.